Mamy daną funkcję y równa się 5 odjąć 3x podzielone przez x kwadrat plus 3x. Czyli taką funkcję wymierną. I teraz chcemy obliczyć pochodną tej funkcji. Tak tutaj jest napisane, że mamy obliczyć pochodną tej funkcji. No i tutaj widzimy, że mamy do czynienia z ilorazem dwóch funkcji. Mamy jakąś funkcję w liczniku. Nazwijmy ją sobie na przykład u od x. No i mamy jakąś drugą funkcję w mianowniku. No, i tę drugą funkcję nazwiemy powiedzmy V. Od X. No i tutaj mamy iloraz tych dwóch funkcji. No to obliczymy tę pochodną korzystając ze wzoru na pochodną ilorazu, który wyprowadziłem z któryś, w którymś z poprzednich filmów. No to przypomnę teraz ten wzór na pochodną ilorazu. To tutaj sobie taką długą kreskę łamkową narysujemy. No i co ten wzór nam mówi? Mówi nam, że tutaj mamy. Najpierw pochodną licznika, czyli tej funkcji U, czyli najpierw będzie pochodna tej funkcji U od X. To następnie trzeba pomnożyć przez funkcję V od X. Tutaj już bez różniczkowania. Od tego odjąć i teraz sama funkcja U od X bez różniczkowania, pomnożona przez pochodną funkcji V od X. Czyli d po dx w działaniu na funkcję V od X. A w mianowniku mamy kwadrat funkcji V od x, czyli kwadrat mianownika tutaj. No i teraz wystarczy tutaj wstawić te wszystkie pochodne. Może to wygląda skomplikowanie, ale tak naprawdę jest bardzo proste. Żeby to obliczyć, to wystarczy obliczyć pochodną licznika, pochodną mianownika i tutaj wstawić. No to obliczmy sobie może tutaj na boku, no tu u góry w zasadzie, pochodną tej funkcji u od x. Żeby tutaj potem to wstawić. No to liczymy pochodną funkcji 5, odjąć 3x. Pochodna piątki, pochodna stałej to jest 0. Odjąć pochodna funkcji 3x. To jest 3 razy x. Pochodna x -a to jest po prostu 1. Jak mamy stała razy funkcja i różniczkujemy to, to będzie po prostu stała razy pochodna tej funkcji. Czyli 3 razy 1, czyli po prostu 3. Czyli pochodna tej funkcji u to jest po prostu minus 3. Jak nie wiesz za bardzo o co tu chodzi, to zachęcam Cię do obejrzenia wcześniejszych filmów o różniczkowaniu i w szczególności o pochodnej funkcji potęgowej. No właśnie, bo tutaj znowu skorzystamy z pochodnej, ze wzoru na pochodną funkcji potęgowej, żeby, żeby obliczyć pochodną tej funkcji w mianowniku, funkcji V od x. No bo tutaj mamy x kwadrat, pochodna funkcji x kwadrat, no to wiemy, że trzeba wziąć ten wykładnik, czyli 2 razy x do potęgi o 1 mniejszej, czyli do potęgi pierwszej, no to nie muszę pisać, po prostu 2x dodać pochodna 3x, no to już liczyliśmy przed chwilą, to jest po prostu 3. No i teraz wystarczy, że wstawię tutaj do, do tego wzoru to, co obliczyłem, czyli tutaj sobie napiszę w następnej linijce znowu kreskę łamkową i teraz zastąpię te pochodne już tymi wzorami, które obliczyłem tutaj. Czyli tak, zamiast du pod x mamy minus 3 i to jest pomnożone przez funkcję v, czyli x kwadrat plus 3x. Od tego muszę odjąć Teraz funkcja u od x, czyli ta z licznika, czyli 5 minus 3x, pomnożona przez, przez pochodną funkcji v od x, czyli 2x plus 3. I wszystko jest podzielone przez x kwadrat plus 3x do kwadratu, bo to jest po prostu kwadrat mianownika. No i teraz wystarczy tutaj wymnożyć to, co tutaj mamy, powymnażać. To znowu napiszę sobie tutaj kreskę łamkową i będę teraz wymnażał. Powiedzmy, że zacznę od tego, od tej części. Czyli tak, minus 3 razy x kwadrat to będzie minus 3x kwadrat. Minus 3 razy 3x to będzie minus 9x. I teraz tutaj ta druga część. Ta druga część, no to tutaj mam tak, minus, może napiszę minus i tak, 5 razy 2x to będzie 10x, 5 razy 3 to będzie dodać 15, minus 3x razy 2x to będzie minus 6x kwadrat, i minus 3x razy 3 to będzie minus 9x. A w mianowniku, no mianownik po prostu przepiszę bez zmian tutaj. Mógłbym to wymnożyć, ale to wymnożenie nam niczego nie uprości. Tutaj w liczniku się uprości, dlatego że, że tutaj mamy dużo wyrazów podobnych, które jak zobaczymy za chwilę się, się zredukują, przynajmniej częściowo. Czyli mianownik zostaje bez zmian. x kwadrat plus 3x do kwadratu. A w liczniku, co mi zostanie w liczniku? Minus 3x kwadrat minus 9x... I teraz tutaj jeszcze ten minus muszę uwzględnić, ale tutaj mam 10x odjąć 9x, to będzie, to będzie razem po prostu x. Czyli mogę napisać, że to jest minus x, odjąć 15 i dodać, bo minus i minus da plus, dodać 6x kwadrat. No i teraz wreszcie, może tutaj napiszę ostateczny wynik. W mianowniku mam x kwadrat plus. 3x. Całość do kwadratu, a w liczniku co mam? Popatrzmy. Najpierw weźmy te wyrazy z kwadratem. Mam minus 3x kwadrat plus 6x kwadrat to będzie 3x kwadrat. Dalej mam te wyrazy z x, bo mam minus 9x i minus x to będzie razem minus 10x. No i zostaje mi jeszcze tutaj po prostu Minus 15. Minus 15. No i to jest ostateczny wynik. Taka, taki jest wzór na pochodną tej funkcji wymiernej. Po prostu, żeby ją obliczyć, musieliśmy skorzystać ze wzoru na pochodną ilorazu.